Siema, siemanko, jestem Psoik i to was w pełnym odcinku z Blaxy, zarazem fałszywym jest Skyo! Odwróć się! Nie odwracaj się, fu! Coś ty zrobiła! Ostatnio na odcinku Oli była ważna sprawa, bo założyłem się ze wszystkimi, że jak Karo wygra temat, nie pamiętam już jaki temat, ale że jak Karo wygra temat, to będzie, to jej kupię VIP-a i wygrała ten temat, także Robuxy doładowane, czyń powinność. Kliknij taki sklepik masz, dolarek, i tam kupujesz VIP-a. Kupuj. Dolarek, VIP. Dawaj, dawaj, pokaż, że jesteś VIP-em. Temat popular. Dawaj, pokaż. O, jest VIP! Jest VIP! Jest! Woo, no, dziękuję. Także 5 dolarów w plecy, siema! Ale szczęśliwa kobieta. Szczęśliwa kobieta za 5 dolarów, to warto było. Dobra, temat popular, temat popular. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. Popular. Popular. Dobra, ja mam pomysł, ja mam mocny pomysł, ja mam mocny pomysł. To jest zawsze coś taki kreatywny, ja to muszę się zastanowić chwilę. Dobra, a tylko nie mogę znaleźć tego itemka, który chcę znaleźć, ale myślę, że znajdę z czasem. Czekaj, ja sobie muszę jakąś podpowiedź na necie włączyć. Dobra, powiem ci potem, kim ja jestem, okej? Okay? No dobra. Powiem ci potem, kim ja jestem, ale na początku będziesz musiała zgadnąć sama. To no, będzie pewnie problem, sama, ale... Spróbujesz sama, jak ci się nie uda, to ja ci pomogę, okej? Okay? Okej. Okay. O Jezu, jest tak mało czasu, ja nic nie mam ubrane. Kurde, ja nie mogę znaleźć czegoś, co jest podobne, choć trochę. Czy niech będzie tak. Właśnie też mam problem z tym. Okej, okay. spróbujemy. Może się uda. Ja próbuję tutaj zajść jedną znaną osobę. Ja nie mogę znaleźć rzeczy w ogóle, stresuję. A robisz kogoś skąd? W sensie z YouTube'a, nie powiem. Nie będę A, nie ci powiesz, mówić, nie będziesz mi tak podpowiedzi dawać? Tak. No nie wiem, czy mi się uda tą osobę tak odzerować. No, nie wiem, czy ma teraz takie włosy, jakie zrobiłem, ale miała. Dobra, ale może się uda. Czekaj, tylko gdzieś czy są gwiazdki. A, ja mi się tak gwiazdek. Średnio udało, bo nie ma identycznych rzeczy niestety. Nie, mi się zdaje, że dobrze to odzerowuję. Gdzieś tutaj wrzucę, koło odzerowuję. Jeżeli mi się kompletnie nie uda, to jestem debilem. Nie, no, myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że może nawet zgadniesz, kim ja jestem. Nice, kurde już... Mam taką nadzieję, szczerze mam taką nadzieję, że zgadniesz, kim ja jestem. Oh my god, mam problem! Szybko! 4, 3, 2, 1. Dobra, time's up! Zobaczymy, gdzie jesteśmy? Jak myślisz? Jesteśmy w... Nowy Jork! Nowy... Stary Jork! Stary pies! Dobra. USA, Ameryka. To jest też nawiązanie do mojej postaci. Nawiązanie do mojej postaci, USA bardzo dobrze się trafiło. No to nie. Tak. Myślę, że ja zgadniesz. Zgadnąć, no nie wiem. O, na początek ja. No. Wait, what? Niebieskowłosy, jakiś typo? Tatuaże. Gwiazda. Ja! To jest z tego? Z tej ekipy? No, ale kto? Ja nie wiem, jak on się nazywa. Tromba to był, no kurde, ale dobrze. Tromba bomba. Dobrze, ej, ale zgadłaś, Pej, zgadłaś. Widziałaś o koło chodzi, ale nie wiedziałaś, jak się nazywa. Tak, od razu widziałam, tak, w sensie jak odpowiedziałeś, że to tatuaże i tak dalej. No. Ale to nie jest ma zagranica, no trochę taka polska. No, ale w USA teraz są przecież. O, dobra, niech ci będzie. Kto to może być? Him! Żona w ten. Ale troszeczkę chociaż mi się. Chyba ten... podobny do Koneko, troszeczkę. Troszeczkę. O, kurde. O, a to, ja to myślę, nie wiem. Dzięki Koneko wygram. No, ja dam jeden, bo nie wiem, kto to jest. No, niestety. Być może to jest jakaś. Nie wiem, jak się nazywały te bliźniaczki Olsen? Może to jedna z bliźniaczek Olsen, ale nie mam pojęcia. O nie, ona spadła ze sceny! Gil 7 QT76, co to jest? Kto to jest? Adel, brawo, bardzo! Kurde z tym, saksofon. Dam dwa, bo ma saksofon, tak. Czyli prawie puzon. No, niech jej będzie. Nie wiem. Słuchaj, nie wiem, jak to będzie. Slimmer 1, 2, 3, 4. What the fuck? To? Czy to jest Billie Eilish? Czy to jest Billie Eilish? Może, tylko nie było tego, włosów z tym glutem takim na przedziałku. Z glutem? No. Dam trójkę, bo mi się zdaje, że zgadłem. Nice. O, Aleksandra Tanau. O, dobra, to jest tak zwany noob. Dobrze odzerowany, popularna postać. Noob. Pięknie. Zobaczymy.
Kto teraz? A, już nikt! Dobra, zobaczymy, może to Mabobo wygrał. No i... uwaga. Jest! A ta macha saksofonem, dobrze, machaj saksofonem. Ile miałem punktów? Dobrze chyba zrobiłem, co ja? No i dobrze. O, mieliśmy tyle samo! YouTuberzy wygrali! Razem. No, szkoda, że tak nie jest. No, szkoda, że tak nie jest. Ale żeby nie było, dlaczego ja mam taki ryjec, bo ogółem miałam taki tęczowy, a ten tęczowy Fashion Famous niestety nie działa za dobrze. Bo nie można sobie wtedy twarzy zmieniać. I dlatego byłam zmuszona wyglądać tak. Wyglądać tak. To niemiłe trochę dla wszystkich. Instagram Famous? No nie, ej, przysięgam, nie kupiłem tematu, oh, przysięgam, ja. Przysięgam, nie kupiłem tematu. LOL! Jak? Lol. Było famous, teraz Instagram dobra, mam famous. Pomysł, mam ja pomysł. Ja też mam pomysł, dobra. Instagram famous. Mam nadzieję, że wybierzesz jedną osobę, ale to by był kozak wtedy. No i co teraz, kurde? Nie mam pomysłu żadnego. Wiesz, no nie, no nie wiem, no kurde, stresuję się. Nie ma na. Nie. Kto jest na Instagramie famous? Dobra, mam pomysł. Szybko. Na szybko. Na szybko, dobra, jestem już taki jak chcę, jestem. Nie, to bardziej taka normalna postura. Nie aż tak normalna, ale normalna. To jest też YouTube famous, to teraz ci podpowiem, że to jest też YouTube famous. No to ja robię same. Też YouTube famous. Dobra, spróbujmy, tylko ubranka jakieś takie, by było widać, że... A, famous! Tylko taki, jak on się ubiera, szybko. Dobra, tak zwykle, dobra. Tak po prostu się ubiera. Ja chciałam właśnie takiego? Tak niezwykle, ale to nic lateksowego nie widzę niestety. Tylko on nie jest tak umięśniony, a dobra, już niech będzie umięśniony lekko, bo jest umięśniony. 13 tylko, sekund! Jest umięśniony tak bardzo... tak bardziej atletycznie niż ten, niż... A wiesz, co mi chodzi po prostu. No. Też gwiazdki... O jest... nie zdążyłem. No dobra, trudno. Dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak! Nie wiem, czy mi się w ogóle choć trochę udało to odzorować. Myślę, że nie, ani trochę. Ale starałem się. No, zobaczymy, co ty wykombinowałeś. Może to chociaż wyszło w życiu. O, nie, zobaczymy. Maria, ciekawa co... jestem, czy zgarniesz w sumie. W sumie jest jakaś szansa, ale no... Zobaczymy. Dobra, Sylwy 1, 2, 3, Styfgy. Dobra, to kto jest... to jest? Kto to jest? Ktoś z jednorożcem na szaliku. Nie co mam pojęcia, to? Dam dwójkę, bo po prostu chyba... Bo to jest takie dosyć niespotykane, więc pewnie coś takiego jest. Ktoś coś próbował, no. A ja nie widziałem po prostu. No. Dobra. O, teraz ty. No i kto to jest? Kto to jest? To jest vloger. Na Instagramie też mam bardzo dużo. To ten taki, co robi takie vlogi z piękną jakością. Jak on miał? Tak? No, nie. No, jak on się nazywa? No nie wiem. Na, pierwsza literka. Cy. A czyta się go... Ky. No dawaj, czekaj, bo tutaj trzeba zgadnąć. To jest chyba Kim Kardashian, daję trójkę. No, Casey. Neistat, no tak! No, dobrze, czyli coś tam miałem! Dobra, no wiem, bo się o niego nie chodziło. Tylko ja zawsze, ja mam pamięć do twarzy, Neistat? Ale nie mam pamięci do imion. No i kim ja jestem? Tak! Nie, dobra, to jest chciałam, żebyś Freeza zrobił, ale... Nie, co w ogóle to miał być kubek z tego, z Starbucksa, ale no... Ej, ale dobrze ci wyszło. Bo ona zawsze na różowo się ubiera, ona taka różowolubna. No, tylko co nie to było jest? Nic seksowego. Jezu. Ja nigdy, ja chcę Instagrama, błagam, jeżeli ktoś wie, niech mi wyśle. Wow, po prostu. Daj trójkę, bo to jest niezłe. Ej, ale dobrze ci wyszła wersja. Ojej. No. A co to jest? Czy to jest? Nie wiem. Nie wiem, no kurde. Nie mam pojęcia. Jakieś gwiazdy, których nie kojarzymy w ogóle. Piszcie w komentarzach, kto to może być. Ja nie wiem, dam trójkę, bo mi głupio będzie dać jedynkę. Nikita LXZ. No, tutaj z każdym mógł tak wyglądać. Każdy mógł tak wyglądać, to jest najgorsze. Nie ma nic takiego charakterystycznego. Mi się kojarzy to z ten, z koleżanką na nami. Taka jedna była ostatnio. Ale nie, nie dałem oceny, Jezus, jaki jestem okropny. No i ona przecież to przegra. Zagadałam cię. Dobra, the results are in the winner's side.
Brawo! Brawo! Ekipa wygrała! Ekipa wygrała! Ile miałaś punktów? To jest ciekawe. Ile miałaś punktów? Ty miałaś 17, co? Wow! Ja moim crazy nice statem nawet nie wbiłem do top! No, mój crazy nice stat! Mogłeś freeza zrobić, byś wygrał. Mogłem, ale dobrze ci już mamy są. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli mi się podobało, zostawcie łapkę w górę, kolejne czasy sobie zje. Pamiętajcie na kanał, tam też będą fajne odcineczki. Pa, pa! Pa, pa!